Siemanko, z tej strony Jaro, witajcie na nowym odcinku na tym kanale. Na tym nagraniu opowiem wam kolejny temat, który jest w pewnym sensie z mojego doświadczenia, z życia wyjęty, a mianowicie łączenie treningu siłowego, wytrzymałościowego, jakie są różnice, czy da się w ogóle połączyć. I na tym materiale postaram wam się to ogólnie wszystko mniej więcej objaśnić. Także zapraszam na dalszą część materiału. To zacznijmy od tego, że trening wytrzymałościowy to jest typowo trening tlenowy, a trening siłowy i też wszystko związane z tym to jest trening beztlenowy. Czyli już po samej nazwie te dwa treningi nie kolidują się ze sobą. No i tak samo w treningu wytrzymałościowym. Jaki to byłby nie był sport, czyli siłownia, bieganie, nie wiem, może wioślarstwo, pływanie, tak. Tam dominują włókna wolnokurczliwe, które potrafią więcej pracy wytrzymać na dłuższy okres czasu. A natomiast w treningu siłowym dominują włókna szybkokurczliwe, jest ich znacznie więcej. Krótki okres czasu, ale więcej generują siły, nie? Czyli już nawet włókna się też różnią w obu treningach. Także przechodząc z tej różnicy, jakie są takie mniej więcej różnice między tymi treningami, czy da się to połączyć? Odnosząc się do kolejnego pytania, jak to w sumie połączyć? Z mojego doświadczenia, jak ja kiedyś trenowałem piłkę nożną, było to taki okres gimnazjalny, nie? Trenowałem 8 lat temu. Nie, 8 lat trenowałem, nie 8 lat temu. Najwyżej się to wytnie. I był taki okres, gdzie łączyłem to z siłownią. No i powiem wam tak szczerze, nie do końca się da. Dlatego, że podstawową rzeczą, jaka będzie ubolewać wam ogólnie łącząc takie dwa treningi, to jest regeneracja. Regeneracja dostaje po dupie. Ale dietę jeszcze możecie jako tako podciągnąć, jeść więcej, że te spalone kalorie możecie podbić i dzięki temu kalorykę sobie wyrównywać, co spaliliście na przykład na takim treningu wytrzymałościowym, tak? Czyli na przykład może być ta piłka nożna, to możecie kalorykę podbijać. Tak jak ja kiedyś robiłem takie coś, że po treningu piłkarskim jechałem na przykład do Biedrony, kupowałem sobie tosty, no i robiłem sobie na kolację i tam prawie cały chleb tostowy zżarłem, nie, z serem. Nie jest to zdrowe, nie zalecam tego, ale żeby kalorie po prostu z powrotem odzyskać, to musiałem tak jeść, nie. I regeneracja, to mówię wam, najbardziej ubolewa się na tym, najgorzej jest z nią, bo trening jest w miarę ok, jak jest dobrze ułożony, to jest ok, no to jeszcze tam spoko, nie? Ale dieta też, ale właśnie tak jak mówię, regeneracja. Sorry, że tak się schylam ogólnie, bo jestem w lesie, a ja lubię po lesie chodzić, tylko że muszki gryzą, nie? Więc taka jest tego kolej rzeczy. No i powiem wam, że nigdy nie połączycie dwóch treningów na 100%. Nie da się robić tego i tego na 100%. Nie jesteśmy supermenami, maszynami, żeby trenować na 100%, jak i dwa inne sporty. One się ze sobą nie kolidują i zawsze jeden sport będziemy wykonywać na te, załóżmy te 70%, drugi na 30% albo 60-40% i tak się będzie po prostu robić, nie? Nigdy nie będziesz najlepszy w dwóch sportach. Musisz tylko w jednym być najlepszym w sporcie. Czyli na przykład, jeśli chcesz być kulturystą, chcesz bardzo dobrze wyglądać, to nie możesz traktować, załóżmy, tego sportu pobocznego, jaki wykonujesz na 100%. Musisz go traktować jako takie uzupełnienie, dodatek, aby być lepszy, nie? Czyli załóżmy, lubisz biegać, no to bieganie to traktujesz głównie jak cardio, nie? Czy lubisz grać piłkę nożną, no to też. To jest jak hobby, nie? Po prostu sobie pokopać, pobiegać, traktujesz to jako cardio i nie robisz tego na 100%, tylko musisz to po prostu tak dodatkowo robisz, nie? Uzupełniając trening siłowy, na odwrót.
jeśli chcesz być bardzo dobrym pływakiem, piłkarzem, czy na koszykówkę, nie wiem, wzmocnić siłę tą eksplozywną, czy wzmocnić ogólnie skoczność, dynamikę i takie typu rzeczy. No nie mówię o pływaniu, bo pływanie to co innego, nie? Tylko tak podałem przykład tego treningu wytrzymałościowego. No to musisz traktować siłownię jako uzupełnienie. Trening musi być zaplanowany taki typowo pod piłkarza, czyli dużo skoków na skrzynię, jakieś hip thrusty, przysiady, tak, żeby skoczność zwiększyć, żeby do główek zaskakiwać, tak, żeby też siłę wzmocnić, nie, też szybkość poprawić, no, takie typu rzeczy, nie. Nie możesz tego traktować jako 100% trenowanie na siłowni, więc według mnie sporty 2, czyli siłowy, jak i wytrzymałościowy, no nie da rady połączyć. Ale możemy zrobić tak, że jakoś te sporty 2 można trenować. Bo to ja nie skreślam tego w 100%, bo można trenować 2 sporty. Tylko jest jeden haczyk, czyli właśnie ta regeneracja. Żeby to zrobić, trzeba zwiększyć regenerację. A jak to zrobić? Po prostu musimy sobie kupić najlepiej roller. No tutaj wam wyświetlę na ekranie, co to jest mniej więcej takiego, co to jest ogólnie roller. On dzięki temu wam zwiększa powięź mięśniową, no i mięśnie szybciej się nadbudowują, nadbudowuje się tkanka. Dlatego i to jest potrzebne po to, żeby szybciej się zregenerować. No bo zobaczcie, idziecie na trening, załóżmy ten piłkarski, mięśnie macie po prostu mikrourazy powstały na nogach, a wy na drugi dzień chcecie robić nogi na siłowni, nie? No i one się jeszcze nie zregenerowały, a ty chcesz już nogi tyrać, nie? I tak znowu, i tak co dzień robić, i to po prostu nie zdąży, no nie zdążymy za regeneracją, mięśnie nie zdążą się zregenerować, no i na treningu nóg, na siłowni siły raczej nie będzie. Ja tak miałem osobiście, trenowałem kiedyś FBW, full body workout. Miałem 2 treningi w tygodniu, jeden miałem mecz w sobotę, a 3 razy trenowałem FBW w tygodniu. No i ja po prostu padałem. Ja przychodziłem bez sił, opadnięty, nie byłem dobrze zregenerowany, no po prostu no nie dawałem rady, nie? No i roller jest poważną sprawą, dobrą rzeczą, dobrym przedmiotem takim, nie? Który pozwoli wam się szybciej zregenerować i po prostu lepiej. Przychodzisz po treningu piłkarskim, możesz nogi sobie zrolować, przejechać sobie parę razy. No nie musi być to w sumie to roller, nie? Może być i piłka jakaś, wiecie, do tenisa, czy takie typu rzeczy, nie wiem. Są też pistolety, możecie na necie znaleźć takie, żeby do regeneracji, nie? Zwiększyć. No, no są pistolety, ale i też możecie na masaż się zapisać, czy ogólnie na takie typu rzeczy, żeby po prostu tą regenerację pospieszyć i zwiększyć, nie? To jest istotna rzecz w tym wszystkim. Wtedy regeneracja nie będzie ubolewać, no i wszystko będzie glans, nie? I co bym wam jeszcze tutaj zalecił? No na pewno też zimne kąpiele, które niejednokrotnie wspominałem, że zwiększają regenerację. Też po prostu kąpiele lodować w wodzie w wannie, czy to pod prysznicem, czy ogólnie takie typu rzeczy. To też zwiększa bardzo regenerację, więc dla osoby, która nie chce rezygnować z drugiego sportu, chce trenować i siłowo, i też wytrzymałościówka, no to na pewno zimne kąpiele, zimne ogólnie terapie wodą, no i też właśnie ten roller. I to wam pozwoli, że nadążycie za regeneracją, bo za jedzeniem to nie ma problemu. Tak jak wam mówię, trzeba no jeść tak 80% zdrowo, ale i 20% syf. I ten syf możecie nawet na tygodniu jeść, żeby kalorie po prostu odzyskiwać, bo i tak spalicie na treningu, na, załóżmy tym pływackim, czy tam piłkarskim, czy na koszykówce, i tak to zostanie spalone i odbudowujecie sobie tymi tostami, czy pizzą, czy nawet burgerem, albo kebabem. Po prostu to, co dużo kalorii ma, to w siebie wsiąkniecie, nie?
i to Wam zapewni, że raczej będzie progres. I tutaj, i na siłowni. Może stagnacji nie będzie. Być może nie. Tylko trzeba właśnie uważać, że roller to jest ważna sprawa. Zimne kąpiele. No i trening musi być odpowiedni, nie? No trening, tak jak mówię, nie może być taki typowy, kulturystyczny, bo to zależy, jakie mamy priorytety. Albo traktujemy jako uzupełnienie, czyli trening typowo uzupełniający do sportu wytrzymałościowego, albo wytrzymałościówkę robimy jako kardio. Inaczej się nie da. Nie da się trenować tu na 100%, tu trzeba jakoś to po prostu pogodzić. I kończąc to, tak jak tutaj Wam wspominam, jesteśmy ludźmi, nie maszynami, musimy się jakoś zregenerować. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. I podsumowując to wszystko, dieta strasznie ważna nie jest. Trening dobrze zaplanowany będzie jak najbardziej ok. Najbardziej trzeba się skupić na regeneracji. Ona jest w tym wszystkim najważniejsza, gdy chcemy trenować dwa sporty naraz. Nie da się trenować dwóch sportów na 100%. W jednym zawsze będziemy gorsi, albo na odwrót, a w drugim będziemy lepsi. Trzeba to traktować jako po prostu uzupełnienie tych po prostu sportów, czy siłowego, czy wytrzymałościowego, albo po prostu zrezygnować z jednego sportu, trenować jeden w 100% i 100% się w nim po prostu spełniać. Tyle. Także na sam koniec, jeśli ktoś jest zainteresowany ze mną współpracą, jeśli chodzi albo o trening, albo o dietę, albo te dwie rzeczy, to możecie się odezwać do mnie na Instagramie. Dużo za to nie biorę. Robię sobie tak to z pasji, można powiedzieć. To na Instagramie, jak ktoś by chciał, to odezwać się, powiem jaka cena, mniej więcej jak to po prostu wygląda, jak współpraca też wygląda ze mną. Już nie jedną osobę prowadziłem, mam jako takie w tym doświadczenie, więc jeśli ktoś chce, to zapraszam na mojego Instagrama. Albo się dzisiaj odezwę, albo pojutro, ale na pewno się odezwę. I jeśli dotrwałeś do końca odcinka, to dziękuję Ci za uwagę. No i trzymajcie się. No i do następnego. Strzała. Yo.